sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie w kolejnym wywiadzie na kanale Warnews.pl. Mam na imię Robert, a dzisiaj ze mną jest nie kto inny jak Ariel Drabiński, ekspert do spraw demografii, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać o naszym wschodnim sąsiadzie i o tym, jak właściwie wygląda sytuacja na Ukrainie. Witam Ciebie serdecznie, Arielu. Witam Ciebie, witam szanownych widzów. Zacznijmy właściwie od tego, o jakich liczbach w sprawie demografii właściwie mówimy. Bo z tego co wiem, od lat Ukraina nie ma pełnoprawnego spisu ludności, na podstawie którego można sporządzić dokładne dane. I stąd moje pytanie, jak właściwie liczymy to, ile ludzi obecnie jest na Ukrainie? Do szczegółów i konkretów pewnie sobie jeszcze przejdziemy, ale no właśnie, skąd my tak naprawdę mamy te kluczowe dla nas dane i kto to liczy i jak właściwie wiarygodne są te dane? Te dane nie są w ogóle wiarygodne. Mówiąc krótko, o to obecne, natomiast idąc od samego początku na Ukrainie, tego spisu powszechnego nie było takiego prawdziwego bodajże od 20 lat, jeśli się nie mylę. Natomiast w 2020 roku za pomocą danych z różnych systemów państwowych, systemów bankowych i danych telekomunikacyjnych zrobiono taką estymację tego, ile na Ukrainie żyje realnie ludzi. I wyszło, że to jest od 34 do 37 milionów osób, które żyją na Ukrainie. I teraz tak, jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli mówimy o demografii Ukrainy, padają różne liczby. Ja też to widzę w polskiej przestrzeni publicznej. Natomiast w związku ze skomplikowaną sytuacją, zarówno przed wojną, tą w pełni, pełną wojną, kiedy okupowany był region krymski i część Doniecka i Ługańska, a obecnie mamy część Ukrainy 20% okupowane, tutaj trzeba patrzeć, czego dotyczą te dane. Te dane, które teraz powiedziałem, przedwojenne, czyli 34 do 37, dotyczą terytorium pod kontrolą rządu ukraińskiego, czyli bez Krymu, bez Ługańska i bez Doniecka. Następnie, jak ocenić ten spis? No, ten spis na pewno nie był dokładny, ponieważ nie przepytano ludzi, obywateli, nie zapukano do drzwi, nie spisano wszystkich, ale on daje jakieś tam pojęcie. Jedno jest pewne, Ukraina w 1991 bodajże roku miała około 52 milionów ludzi. Także spadek jest olbrzymi. No i dochodzimy obecnie do sytuacji dzisiejszej. Dane obecne nie mają żadnej wartości tak naprawdę merytorycznej, do czego przyznają się nawet ukraińscy demografowie, mówiąc, że są po prostu estymacje. To nie jest tak, że to jest dana, nie. My przewidujemy, my prognozujemy, a nie mówimy tak jest, mamy ku temu dane. Ukraińcy sami mówią, że oni nie wiedzą, ile ludzi wyjechało z Ukrainy. Przede wszystkim nie wiedzą, ile wyjechało osób legujących pod ustawę o poborze, czyli mężczyzn w wieku poborowym, tego nikt nie wie. Także bardzo ciężko stwierdzić, ile naprawdę jest osób na Ukrainie. Oczywiście mamy te szacunki, które są tworzone przez Ukraiński Instytut do Spraw Demografii i Spraw Społecznych. To jest instytut, który jest takim kluczowym ośrodkiem ukraińskim, jeżeli chodzi o badania demograficzne. Oni nieustannie twierdzą, że na Ukrainie, i teraz zaznaczam, mówimy tutaj na Ukrainie z granicach sprzed 24 stycznia 2022 roku, czyli łącznie z tymi terenami, które obecnie są okupowane przez Rosjan. Także według tego instytutu obecnie na Ukrainie, w tych granicach, o których mówiłem, mieszka od 28 do 34 milionów ludzi. Czyli znowuż mniej niż przed wojną. Jak do tych danych podejść? No mówimy o mniej więcej tam bodajże 6 milionach uchodźców obecnie ukraińskich. O to jakbyśmy odjęli od tych 34 milionów, które prawdopodobnie mieszkały, czy 37, to wychodzi nam dokładnie między 31 a 28, tak? Także to jest moim zdaniem tak liczone, czyli to nie ma wartości. To jest po prostu poglądowe. Teraz problemem też jest to, że my nie znamy skali zgonów na Ukrainie, bo wojna, co my widzimy, czyli śmierć z powodu ostrzału, śmierć z powodu działań wojennych, czyli to, że żołnierz polegnie. Oczywiście to jest wielka tragedia, to jest katastrofa, ale to nie jest najczęstszy powód śmierci na wojnie. Najczęstszym powodem śmierci na wojnie jest niewydolność służby zdrowia, niewydolność transportu, etc., czyli po prostu osoba, która potrzebowałaby jakiegoś leczenia, go nie otrzymuje. I co jest istotne,
śmierci spowodowane wojną też będą się pojawiać po wojnie, ponieważ na przykład obecnie ktoś nie otrzymał leczenia i umrze za 2 lata. Obecnie na przykład ktoś dzisiaj miał mieć operację, on jej nie miał, może jeszcze rok, dwa pożyć. Także to jest też jeden z głównych powodów zgonów wojennych. Natomiast to, co jest tak naprawdę ważne, to, o czym mówimy, to jest to, co uchodźcy i to, kto wyjechał, bo to zabrzmi bardzo drastycznie, ale to jest prawdziwe. Jeżeli, załóżmy, Ukraina straciła połowę mężczyzn w wieku produkcyjnym, to byłaby to bardzo zła informacja. Natomiast znacznie gorzej jest, jeżeli traci tyle kobiet. Ponieważ, no powiem bardzo brutalnie, jeden mężczyzna może spłodzić więcej dzieci, niż jedna kobieta jest w stanie urodzić, tak? Może mieć więcej niż jedną panią, partnerkę. Z Ukrainy wyjechały bardzo młode kobiety. Wyjechały kobiety wykształcone i wyjechały z dziećmi. Mam w Polsce to jest mniej więcej 50 na 50, czyli mniej więcej połowa osób uchodźców w Polsce są kobiety w wieku produkcyjnym, a druga połowa to są dzieci. Tam tylko paręnaście tysięcy czy parędziesiąt osób, które są uchodźcami w Polsce, są mężczyźni. Ukraina ma olbrzymi problem, ponieważ wyjechały kobiety, wyjechały dzieci. No, te kobiety siłą rzeczy nie będą rodzić dzieci na Ukrainie, tylko po prostu za granicą. I sami Ukraińcy mówią, że ci uchodźcy na Ukrainę nie wrócą. Pani Lubanowa, czyli szefowa tego Instytutu do Spraw Demografii, stwierdziła, że gdyby to 50% wróciło, to ona byłaby przeszczęśliwa. 50%. Ale pamiętajmy o tym, że wojna trwa. Profesor Duszczyk, obecnie wiceminister profesor Duszczyk, wraz ze swoim kolegą, przepraszam najmocniej kolegę, pana profesora, nie pomnę nazwiska, na początku wojny miał taką publikację, w której wynikało, że im dłużej ta wojna będzie trwała, tym liczba uchodźców będzie większa i tym mniej chętnie będą ci uchodźcy wracać do kraju. Oczywiście to jest to sposób naukowy uargumentowany, ale to pozwolę sobie słuchaczom, widzom powiedzieć w taki prosty sposób. W najzwyczajniej w świecie ludzie, jak już są dłużej gdzieś za granicą, to się przyzwyczajają. Zakładają związki, tutaj na przykład rodziny, dostają dobrą pracę, lepszą pracę niż na początku. Dzieci zaczynają mówić tym językiem. Jakoś tak głupio znowu te dzieci wyrywać ze społeczeństwa, się dopiero zaklimatyzowały. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka. Ta wojna się skończy. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy za 10 lat, nie mam pojęcia. Ale kiedyś się skończy. Jak ta Ukraina będzie wyglądać? Czy to będzie kraj mlekiem i miodem płynący? Nie. To będzie kraj biedny, zniszczony. I wówczas ten facet, który był w wojsku, mąż, ojciec, zadzwoni do swojej ukochanej, czy swojej córki, która przebywa na przykład w Polsce i zapyta, słuchaj, a jak tam z pracą? No dobrze, ludzi brakuje. Aha, ty wiesz co, to ja do ciebie przyjadę. Ty na Ukrainę nie wracaj, bo tu nie ma ani tu nie ma pracy. I znowu dochodzimy do tego, że tak naprawdę największymi zniszczeniami wojennymi na Ukrainie to nie jest to, że ktoś zniszczył budynek. To nawet nie jest to, że ktoś szkołę zniszczył. Nawet nie jest to, że ktoś elektrownię zniszczył. Chodzi o upadek pewnego systemu świadczenia usług. To znaczy, że jeżeli taka mamy tą rodzinę, tak? Kobieta w Polsce przykładowo, ojciec na froncie. Jak ta wojna się kończy, to pojawia się pytanie, gdzie oni będą mieli lepszą pracę, albo w ogóle będą ją mieli, gdzie ich dziecko otrzyma lepszą edukację, albo w ogóle ją otrzyma, bo może być problem. Na Ukrainie ma być ustawa, która będzie likwidowała część szkół, bo po prostu nie ma tam dzieci obecnie. Dobrze, czyli mamy tak, pracę, edukacja, ochrona zdrowia. Jak będzie wyglądała ochrona zdrowia w Polsce, a na Ukrainie za 5 lat? Jest przepaść. Mam jeszcze jedna, chyba najważniejsza kwestia, to jest poczucie bezpieczeństwa. Wcielmy się na chwilę w rolę takiego młodego 30-letniego Ukraińca, który ma 25-letnią żonę. 10 lat temu, w 2014 roku, Ukraina została napadnięta przez Rosjan. To jest ten pierwszy moment w jego życiu, czyli on ma 20 lat, zaczyna się pierwsza wojna. Ma 30, jest druga. Jaką ma pewność, że nie będzie trzeciej? No to uważam, że też po wojnie będzie bardzo dużo ludzi z Ukrainy wyjeżdżać. I może się okazać tak, że te wszystkie szacunki, które tam Ukraińcy mają, bo oni przeszacowali, że w 2050 roku, przed wojną już szacowali, tak, na Ukrainie tam będzie żyło tam około chyba
35 milionów ludzi. Obecnie ich szacunki mówią, że od 24 do 32 milionów to będzie żyło na Ukrainie do 2030 roku. Także no, Ukraina jest w dramatycznej sytuacji demograficznej. No tak, tutaj już sobie właśnie powiedzieliśmy o bardzo wielu aspektach tych problemów demograficznych Ukrainy. No ale właśnie zacznijmy sobie właśnie od tego, co poruszyłeś poniekąd, czyli tej migracji, tej fali migracji, która została spowodowana przez wojnę. No i to nie tylko do takich państw jak Polska czy Niemcy, ale i tych migracji wewnętrznych. Część uchodźców wyemigrowała także poza Europę, czy nawet do Rosji. Na skalę ukraińską, jakie konsekwencje miała ta migracja i no właśnie, jakie to będzie miało tak liczbowo i nie tylko skutki w przyszłości? Czy to przypadkiem nie będzie w ten sposób wyglądało, że te wielkie płacie Ukrainy, o które się toczy teraz wojna, nie będą teraz puste i będą pojedyncze centra industrialne? Jeśli chodzi o liczby, to obecnie poza Ukrainą przebywa 6,5 miliona uchodźców. Tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć. Mamy duży problem z szacowaniem liczby uchodźców w Rosji. One są znaczne, tutaj nie ma co ukrywać. To może być milion, to może być dwa, to może mogą być 3 miliony. Dlaczego ja używam takich liczb? Dlatego, że jeszcze w zeszłym roku mówiono o tym, że w Rosji przebywa około 3 milionów uchodźców ukraińskich, dane ONZ-u, a teraz mówią, że 1 200 000. To jest korekta, także to ciężko stwierdzić, że dane rosyjskie, no nie ma się, chyba to nikogo nie dziwi. Jeżeli chodzi o uchodźców wewnętrznych, to znowu mówimy o 5-7 milionach, w zależności od okresu i od danych. I znowu te dane są nic nie warte. Dlaczego są nic nie warte? Ponieważ po pierwsze w trakcie wojny bardzo trudno się rejestruje, liczy uchodźców, no bo ma się ważniejsze rzeczy na głowie, tak? Chociażby utrzymanie linii frontu. A po drugie, ustawy ukraińskie były tak skonstruowane, że pozwalały na twórczą pomoc uchodźcom. To znaczy, że osoby, to bandyci po mojemu, bo normalni bandyci okradali własne państwo, udając, że pomagają uchodźcom, w związku z tym ta liczba była pewnie zawyżona. Po prostu fikcyjnie wynajmowali uchodźcom mieszkania, etc. No normalna bandyterka taka do... Przepraszam, uniosłem się. I jeżeli chodzi o... To są te kwestie migracji. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaka przyszłość czeka Ukrainę pod względem demograficznym, geograficznym, to Ukraińcy się w ogóle, a to w ogóle zaznaczam, nie oszukują. Oni stwierdzają tak, że aglomeracje będą skupiać ludzi, czyli aglomeracja lwowska czy kijowska, no charkowskie już raczej nie liczą, ale Odessa na przykład. Także to będą te trzy główne centra, jeszcze Zaporoże, to cztery główne centra demograficzne. Natomiast jest taki problem. Problem polega na tym, że na początku tego roku rosyjskie media opublikowały dane niemieckiego rządu, niemieckie media opublikowały dane niemieckiego rządu. Rząd oczywiście stwierdził, że to ich nie skomentuje. To znaczy w tych danych było jasno powiedziane, że jeżeli dojdzie do załamania frontu, z Ukrainy wyjedzie jeszcze 10 milionów uchodźców. Nie wierzę w te dane, bo ja to liczyłem, to mi się po prostu nie dodaje, ale 5, 6 całkiem możliwe. Także Ukraińcy jasno mówią o tym, że ci ludzie, którzy zostaną, będą się grupować, że tak powiem, mieszkać w większości w tych dużych aglomeracjach. Ukraińcy też mają różne projekty, różne pomysły, jak swoje państwo zagospodarować po wojnie, ponieważ oni też dość jasno mówią o takim pasie nadgranicznym, na którym nie powinno być nic, co jest istotne. I ten pas jest dość szeroki. W związku z tym nawet się mówi o tym, że te regiony południowo-wschodnie niekoniecznie muszą być odbudowywane. Mówi się też o tym, że tam może być osadnictwo wojskowe. Co ciekawe, ja nie spotkałem się nigdy jeszcze z dokumentem, z planami odbudowy Ukrainy, gdzie mówilibyśmy o Ukrainie w granicach sprzed 24 lutego. Być może ja akurat miałem takie szczęście, natomiast widać, że Ukraińcy tego podchodzą bardzo mocno poważnie, mimo pewnej retoryki medialnej, to jest oczywiście niezbędna. Czyli duże miasta, totalna śmierć małych miejscowości. Ukraińcy są na to mentalnie, w sensie mam na myśli demografów ukraińskich, są na to mentalnie przygotowani. Oczywiście padają takie pomysły, jak na przykład Instytut Przyszłości, żeby ściągnąć dużą ilość imigrantów do siebie. Tam nawet o 10 milionach niektórzy mówią, tylko że wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej.
jak Ukraina będzie po wojnie wyglądać. Co Ukraina będzie mogła dać temu migrantowi, żeby on przyjechał do Ukrainy, a nie do Polski. Ja nie jestem w stanie znaleźć ani jednego powodu. Też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. O migracjach najczęściej mówią ekonomiści, którzy mają olbrzymią wiedzę ekonomiczną, jak najbardziej szanuję, tutaj nie mam zamiaru w ogóle w dyskusję wchodzić, natomiast bardzo często podchodzą do kwestii migracji przez stosunek po prostu poziomu zarobków. Nie biorąc pod uwagę pewnych czynników społecznych, imigracja światowa nie jest wcale taka duża, bo to jest w zeszłym roku to było tam 180 milionów osób, migrantów na całym świecie pracowało. 180 milionów. To jest naprawdę mało w skali tam chyba 7 czy 8 miliardów ludzi. Tylko Ukraińcy tych migrantów nie będą mieli. Mało tego, ukraiński minister do spraw społecznych albo finansów, nie pamiętam dokładnie, Ukrainy, stwierdziła, że 1/3 dzisiejszych 16-latków nie dożyje emerytury. To nie dlatego, że to się ich zabije, nie, tylko po prostu po wojnie poziom usług będzie jaki będzie. Stąd no, migracja jest niemożliwa. Kolejne pytanie jest takie, skąd pieniądze na odbudowę Ukrainy? To jest ważne w tym temacie, no bo ja nie widziałem jeszcze ani jednego podpisanego dokumentu, który mówiłby o tym, że ktoś faktycznie przekaże pieniądze Ukrainie na odbudowie. No nie widziałem takiego, mamy zapowiedzi, mamy werbalne deklaracje, tak? No ja jestem takim człowiekiem, że jak nie ma podpisanego dokumentu, to nie wierzę w to, że ktoś da pieniądze. No ale załóżmy, że te pieniądze się znajdą. Czy one będą wystarczające, żeby odbudować cały kraj? Nie. No to jest, wydaje się, po prostu oczywiste. Stąd no, trzeba będzie liczyć pewną racjonalność. Czy opłaca się budować, nie wiem, 200 kilometrów, 20 kilometrów linii energetycznej, żeby 30 osób miało prąd? Lepiej zrobić te 20 km linii energetycznej, żeby 20 tysięcy osób miało prąd. Stąd jakby siłą rzeczy ta Ukraina będzie się zwijać i to myślę, że to będzie zwijanie też takie systemowe, to znaczy, że po prostu ukraiński rząd i instytucje same będą zachęcać ludzi do tego, żeby do tych większych miast migrowali. Jeżeli tego nie zrobią i to będzie to takie zwijanie się, jak to się u nas mówi, Wałbrzyszku na Jasia, czyli bez planu, bez niczego, tylko a niech się zwija, jakoś to będzie, to będziemy świadkami wielkich tragedii ludzkich, czyli osób starszych, które nie chcą pomocy medycznej, które nie będą miały prądu, wody. No, niestety, to jest możliwe. Także pytanie, czy Ukraińcy mają na to plan? Moim zdaniem w tym momencie raczej nie, bo są zajęci czymś innym. Natomiast powinni ten plan mieć. My oczywiście też zapominamy o jednej kwestii, czyli oczywiście my wszyscy kibicujemy Ukrainie, chcemy, żeby Krym, Donbas odbito, natomiast no nie wiemy, jak ta granica będzie wyglądać po wojnie. Jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że Ukraińcy odbiją Krym, że odbiją Donbas, moim zdaniem jest optymistą, bardzo dużym optymistą. Możemy się zastanawiać na temat tego, jak ta granica będzie wyglądała. Nie wiemy, jak ona się, czy ona się przesunie na korzyść Ukrainy, na niekorzyść, czy pozostanie tak, jak jest. Bo ta bliskość granicy do pewnych miejscowości, na przykład Cherson czy Charków, jest kluczowa. No, Charków na Kongresie Odporności Info Security mer Charkowa powiedział, że w Charkowie przebywa obecnie 1/3 ludności tego, co przed wojną. 1/3. Dlaczego ci ludzie mieliby wrócić do miasta, które jest położone kilkadziesiąt kilometrów od ruskiej granicy? Trudno stwierdzić. Jeżeli mówimy o uchodźcach i o powrotach, to bodajże 60% uchodźców, którzy wrócili na Ukrainę, czy 70%, wraca do obwodu kijowskiego. Konkretnie tam. Więc to będzie problem, żeby odbudowywać te miejscowości. Cherson na przykład jest miastem wymarłym de facto. Tam też będzie 20-30% mieszkańców przedwojennych. Jeżeli Ukraińcy nie przesuną frontu na wschód, to wątpię, żeby ludzie do Chersonia wrócili. No i pozostaje kwestia zachodniej Ukrainy, gdzie są obecni ci uchodźcy. Ukraińcy twierdzą, że zachodnia Ukraina wyczerpała swoje możliwości ekologiczne i gospodarcze do przyjmowania większej ilości ludzi. Czyli po prostu dostawy wody, mieszkalnictwo, etc. Czy utylizacja śmieci. W związku z tym wiadomo jest, że robią wszystko, co mogą, żeby część tych uchodźców, którzy obecnie przebywają na zachodnią Ukrainie, przemigrowało do centralnej albo południowej Ukrainy, wschodniej to raczej nie, bo przyczyn oczywistych.
Także trudno stwierdzić, jak to Ukraina będzie wyglądać, oprócz tego, że to będą de facto dzikie pola, czyli duże obszary metropolitalne, trochę średnich miast i wielkie latyfundia ziemskie. No dobrze, no i ostatnie pytanie, myślę, że nieco bardziej z dziedziny wojskowych, chociaż bardzo powiązane z demografią, to odnośnie mobilizacji. Ponieważ, no, oczywiście migracje są dosyć poważnym problemem, jak i te ziemie, które się będą puste dla Ukrainy. Natomiast problemem dla Ukrainy takim krótkofalowym, z którym obecnie choćby mamy to do czynienia, to, że Ukraina bardzo długo się powstrzymywała z powoływaniem coraz to młodszych roczników do mobilizacji. No niestety wiemy, obecna sytuacja na froncie ją do tego poniekąd zmusiła. Stąd moje pytanie, jaki jest właściwie obecnie zapas mobilizacyjny Ukrainy i w jakim tempie i jak długo może Ukraina walczyć? Mam na myśli właśnie oczywiście te roczniki, które są powoływane. Jeśli chodzi o te młode roczniki, podczas spotkania w BBN-ie pan generał Kukuła wyraził się jasno. Trzeba robić wszystko, żeby młodych ludzi nie powołać do wojska. Wszystko. Młody człowiek ma ten kraj odbudować. Młody człowiek ma odbudować naród. To jest jego zadanie. Ginąć powinni ludzie w moim wieku, po 30, że tak powiem. I tak samo myślą Ukraińcy. I oni skutecznie, znaczy oni robili dobrze, że nie powoływali tych młodych roczników, natomiast problemem było to, że korupcja. To znaczy, że korupcja pozwalała na emigrację dużej ilości osób w wieku poborowym oraz na otrzymanie dokumentu potwierdzającego niezdolność do służby wojskowej. Nie znamy skali tego procederu. Wiemy, że jest olbrzymi, na co pokazują ruchy ukraińskich władz obecnie. Jeżeli chodzi o to, ilu ludzi mogą powołać, ile jest ludzi w wieku poborowym czy zdolnym do służby mniej więcej na Ukrainie, NATO twierdzi, że to jest 5,5 miliona. To są dane natowskie. Bodajże New York Times też koło 5,5 miliona, a ja według moich wyliczeń to było 5 milionów 600 tysięcy. Czyli tu mamy trzy niezależne opinie, które są ze sobą bardzo mocno bliskie. Natomiast trzeba powiedzieć jedno. Co w tych 5 milionach 600 tysiącach jest? To jest taki zbiór, że tak powiem, osób, które teoretycznie mogą podlegać pod mobilizację. Ludzi będzie z przyczyn naturalnych faktycznie niezdolna do służby. Czy to z powodów fizycznych, czy psychicznych. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że tam są, liczymy tam również urzędników, pracowników służby zdrowia, elektryków, którzy naprawiają linie energetyczne, ich się nie da zmobilizować. Kierowców, których też ciężko zmobilizować, ponieważ Ukraina potrzebuje transportu. Przepraszam, oligarchów, którzy po prostu się wykupią, polityków, których ustawa nie obowiązuje, urzędników administracji państwowej, którzy są niezbędni do funkcjonowania państwa, czy na przykład pracowników firm komunalnych, którzy też nie zostaną zmobilizowani, ponieważ ktoś te śmieci musi wywozić, bo inaczej będzie zaraza. I z tych 5,6 miliona pytanie, ile realnie zostaje? Na to pytanie odpowiedzi nikt nie zna. Tu mówimy o pewnym zasobie mobilizacyjnym. Natomiast ciężko powiedzieć, ile realnie z tej liczby uda się zmobilizować. Jeżeli nie mowa o tych planach, tam bodajże 450 tysięcy do 500 tysięcy dodatkowych zmobilizowanych żołnierzy, nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę, bo ja też napisałem jakiś taki krótki tekst o tym, że moim zdaniem problem z powołaniem, z wejściem tej ustawy w życie właśnie polegał na tym, że Ukraińcy obawiają się, że ta mobilizacja się nie uda. I ja obawiam się, że Ukraina w dłuższej perspektywie, znowu, nie wiemy, ile będzie trwała wojna, ale przy założeniu, że wojna będzie trwała dłużej, oni będą bardzo mocno luzowani, czy już poluzowane wymogi zdrowotne, ale też wiekowe. Oni sięgną w końcu po tych 18-latków. Niestety, jeżeli ta wojna będzie dłużej trwała, będą do tego zmuszeni. Natomiast ja chciałbym to powiedzieć ku przestrodze dla państwa polskiego. To może nie jest poprawne politycznie.
Ukraińcy są sami sobie winni tej sytuacji. Nie dopilnowali korupcji, nie dopilnowali, nie walczyli odpowiednio z korupcją, nie walczyli z własnymi oszustami, którzy po prostu są, nazywają się urzędnikami. I z tego powodu mamy obecnie taką sytuację, że w zeszłym roku pytają to Straż Graniczną. Jest tylko jedna grupa społeczna, która częściej wyjeżdża z Ukrainy do Polski, niż z Polski na Ukrainę wraca. Są mężczyźni w wieku poborowym. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że szacujemy, że 500-600 tysięcy mężczyzn wyjechało z Ukrainy w wieku poborowym, wyjechało z Ukrainy podczas wojny? Jak to jest możliwe? Ja wiem o tym, że są tam pewne zwolnienia, że tam na przykład ojciec, że trójka albo czwórka dzieci, ale nie ma tylu ojców trójka dzieci na Ukrainie. Więc my musimy też sobie zadać pytanie, czy nasze służby, czy nasze państwo będzie w stanie podołać w razie mało prawdopodobnej, ale jednak możliwej takiej sytuacji. To jest dla nas przestroga. Jeśli chodzi o Ukraińców, to co moim zdaniem powinni zrobić, to po prostu w trybie pilnym zweryfikować te wszystkie zezwolenia mówiące o zwolnienia ze służby, czyli to, że ktoś jest niby chory i niezdolny, gdzie tam faktycznie osób jest chorych i niezdolnych. Pojawiają się takie informacje, pomysły, żeby zmusić Ukraińców do powrotu na Ukrainę. Ja się chciałbym dowiedzieć, jak to miałoby wyglądać w państwach prawa, jakimi są państwa Unii Europejskiej. Chciałbym tylko tak pod rozwagę szanownym widzom, czyli że odmawialibyśmy prawa pobytu osobom ze względu na wiek, płeć i pochodzenie etniczne. Przecież to jest po prostu niemożliwe. Rząd niestety, Ukraina musi zdawać sobie sprawę z tego, że ma ten zasób, jaki jest na miejscu. Ściągnięcie kogoś z Zachodu jest mało prawdopodobne, to po prostu jednostki mogą wracać. Czy młodzi ludzie, którzy będą dorastać, będą już mogli wstąpić do sił zbrojnych Ukrainy. Znowu nie wiemy, ile ta wojna będzie trwała. Czy to osoby, które z powodu jakiegoś moralnego wrócą, ale to nie będzie dużo osób, bo my pamiętajmy o tym, czy też dla jasności, żeby to zabrzmiało. Bardzo fajnie się ocenia ludzi, jak się siedzi w bezpiecznej Polsce przed komputerem i się ogląda nagranie na YouTube. To się każdy może ocenić. I każdy wiadomo, że wtedy powie, żeby walczył za ojczyznę. Tak, każdy. To jest oczywiste. Natomiast w praktyce to tak nie wygląda, bo mamy swoje rodziny, bo część ludzi po prostu nie jest na tyle odważnych. Jest masę innych powodów, dla których ludzie decydują o tym, że nie będą bronić państwa. Ukraińcy moim zdaniem też popełnili taki błąd, bo na początku zobaczyli te kolejki ludzi do komisji wojskowych, ludzi gotowych dawać łapówki, żeby wejść żeby ich przyjęto do wojska. To faktycznie robiło wrażenie. Mówiliśmy o tym, że masę Ukraińców z Polski wyjechało na Ukrainę walczyć. To jest totalna bzdura. Jak pokazują dane Straży Granicznej, więcej osób wtedy wyjechało z Ukrainy do Polski, mężczyzn w wieku poborowym, niż na Ukrainę wróciło. Ale obraz zrobił swoje. Mało osób otworzyło jakąkolwiek książkę o socjologii i zobaczyło, że mamy pewien odsetek ludzi, od 10 do 20%, to jest takie standardowe odchylenie, którzy są wyjątkowi. Czyli 10-20% społeczeństwa wyróżnia się im plus i 10-20% się wyróżnia im minus. Reszta to jest taki standardowy obywatel. I ci wyjątkowi ludzie po prostu poszli walczyć ze swój kraj. Tylko ich liczba jest ograniczona. I gdyby wtedy rozpoczęto działania, to dzisiaj nie mówilibyśmy o problemie z żołnierzy, może nie o tak dużym problemie, jeśli chodzi o mobilizację Ukrainy. Dzisiaj ten problem występuje. Moim zdaniem te kary, które są już naprawdę drakońskie na Ukrainie za uchylanie się od służby, będą coraz gorsze. Widzimy obecnie łapanki na nagraniach z Ukrainy, czyli po prostu, że tam panowie z wojenkomatów zatrzymują innych panów po cywilu i zapraszają do wojska. Zapraszają, to jest oczywiście eufemizm. Ja myślę, że będą chodzić po prostu po domach w pewnym momencie i szukać mężczyzn. A jeżeli to zrobią dobrze w dzisiejszych czasach, czyli po prostu na przykład dzięki informacjom z branży telekomunikacyjnej, to wyłapanie osób, które się uchylają od obowiązku manewru ojczyzny będzie bardzo proste.
Pytanie po prostu o kwestię chęci, następnie o to, czy będą mieli zdolność do tego, żeby tego poborowego odpowiednio przeszkolić. Nie jestem żołnierzem, nie znam się na szkoleniu, natomiast myślę, że łatwiej jest wyszkolić ochotnika albo osobę, która się nie uchylała, niż osobę, która zrobiła wszystko, co mogła, żeby do wojska nie pójść. Także tak domniemuję, domniemam. No, sytuacja jest trudna. Jeszcze tak powracając, przepraszam, do tego pomysłu z deportacją Ukraińców do Ukrainy. Ja chciałbym to fizycznie zobaczyć. Polski policjant miałby zatrzymać osobę, która w Polsce nie popełniła żadnego przestępstwa, zresztą żadnego przestępstwa, zapakować go do radiowozu z innymi ludźmi, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. Następnie na jakimś prawie przesiadkowym na dworcu zapakować do opancerzonych pociągów więziennych i wywieźć na Ukrainę siłą? Ludzie, no przecież to bądźmy poważni. To jest niemożliwe. Samo to, jak to brzmi, no, jak to historycznie się kojarzy, tak? To jest nierealne. Prawnie, etycznie, moralnie, pod każdym względem, logistycznie. To się nie da. Dlatego też pojawia się takie jedno pytanie, czy dylemat. Z jednej strony, może dobrze by było, żeby na Ukrainie teraz zapanował rozejm, żeby Ukraina nie traciła dalej ludzi, bo to jest dla nich olbrzymi problem. Z drugiej strony, Ukraińcy dokładnie wiedzą, że jeżeli dzisiaj nie pokonają Rosji, to za 5-10 lat ich sytuacja demograficzna będzie na tyle dramatyczna, że mogą w razie powtórki tej wojny, tej inwazji, po prostu się nie obronić. Stąd niestety mamy taką grecką tragedię, że każde wyjście dla Ukrainy jest złe. Dlatego ja zawsze będę powtarzał, musimy wspierać Ukrainę, wysłać im ten sprzęt, który potrzebują. Niech jakoś ten front przełamią albo chociaż utrzymają. To już jest kwestia wojskowych, którzy lepiej się na tym zdają niż ja. Tutaj oczywiście trzymamy kciuki za naszego wschodniego sąsiada, mimo wszystko, mimo tej ciężkiej sytuacji demograficznej. Państwa oczywiście zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Ariela, zachęcam także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, a moim i Państwa gościem był Ariel Drabiński. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to nie jest Ja. ostatni raz, kiedy się słyszymy bądź widzimy. Dziękuję bardzo Tobie, dziękuję szanownym widzom. Miłego dnia albo wieczoru życzę. Sponsorem programu były Militaria.pl.